Jest drabina do nieba, jest drabina do nieba. Po tym, jak wstępnie rozważaliśmy nasze powołanie, jak widzieliśmy, jak wielkim i strasznym w pewnym sensie zadaniem Pan Bóg nas obdarzył, żeby te dusze nieśmiertelne, te dusze wieczne do zbawienia, do rozwoju, do Niego samego, do samego Stwórcy prowadzić. Po tym, jak to rozważaliśmy, oczywiście musimy przyjrzeć się temu, co możemy zrobić, w jaki sposób te gwiazdy należy rozpalać na firmamencie Bożej chwały. Pamiętajmy cały czas w trakcie tych rekolekcji i później przez całe nasze życie o tej wielkiej odpowiedzialności, o tym, że każdy nasz przykład tutaj będzie miał znaczenie, że te nasze słowa mają znaczenie, że albo prowadzimy te wieczne dusze do tego rozkwitu, do rozwoju, do Stwórcy ostatecznie, albo dokładnie w drugą stronę. I teraz konkretnie, co możemy zrobić? Myślę, że niewiele będzie znowu tutaj w tym wykładzie rzeczy absolutnie nowych, ale mam nadzieję, że uda mi się wzbudzić trochę nowe spojrzenie na rzeczy już znane. Będziemy mówili o dwóch najważniejszych władzach ludzkiej duszy, a dokładnie jak właśnie te władze mamy rozpalać. Rozum i wola. To one sprawiają, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. To one odróżniają nas od reszty materialnego stworzenia. Rozum, wyższa władza poznawcza i wola, wyższa władza decyzyjna. I teraz w trakcie tego drugiego wykładu spojrzymy sobie na rozum. Najpierw, jak bardzo zadziwiająca jest to władza, bo naprawdę to nie jest normalne, że takie, w cudzysłowie, zwierzę jak my potrafi rozumować. Dla świętego Tomasza jest to szokujące i to jest słuszne. To jest coś, co powinno nas zadziwiać, że istota materialna potrafi w swoim poznaniu dojść do niematerialnych wniosków. Że obserwując rzeczywistość, potrafimy wyciągnąć już niematerialne z niej wnioski, niematerialne obserwacje. Że obserwując na przykład ruchy ciał niebieskich, potrafimy wyciągnąć, wyabstrahować pewne prawa, według których one się poruszają. Że obserwując ruchy tych cząstek najmniejszych, potrafimy wyciągnąć pewne wnioski, sformułować ogólne prawa, które opisują ich zachowanie. Podobnie obserwując nas samych, potrafimy właśnie wyciągnąć ogólne wnioski, w jaki sposób człowiek funkcjonuje, potrafimy opisać to w ogólnych zdaniach. To jest coś, czego zwierzęta absolutnie nie potrafią. I to jest ten najgłębszy powód, dlaczego mówimy, czy dlaczego klasyczna filozofia o tym mówi, że zwierzęta rozumu nie mają. To nie znaczy, że nie mają mózgu oczywiście. Nie mają rozumu, czyli nie potrafią zrozumieć, bo rozum jest tą władzą do rozumienia tych prawd niematerialnych, ogólnych prawd. Czyli nie potrafią wyabstrahować od rzeczywistości ogólnych praw. Pojęć, które przerastają proste poznanie materialne. I teraz ten rozum, który ostatecznie, jego oczywiście ostatecznym celem jest to, żeby poznając, wyciągając wnioski z tego, co zostaje dostrzeżone, rozumiejąc coraz lepiej rzeczywistość, ostatecznie człowiek mógł właśnie spojrzeć w gwiazdy, to znaczy mógł umieść swoje spojrzenie do góry. Tutaj w naszej kaplicy akurat bardzo to pasuje, to spojrzenie w gwiazdy, bowiem patrząc na górę mamy faktycznie niejako taki nieboskłon. A więc patrząc tym określeniem, spojrzeć w gwiazdy, oczywiście mówimy o tym, że człowiek patrzy do swojego, spogląda ku swojemu Stwórcy, wyciągając coraz więcej ogólnych wniosków, po to robi, aby ostatecznie dojść do tego najważniejszego pytania, skąd to wszystko i po co to wszystko? Skąd to wszystko wyszło i dokąd to wszystko zmierza? Skąd ja wyszedłem i dokąd ja zmierzam? To najważniejsze, ostateczne pytanie, po to jest właśnie nasz rozum. Dlatego pytania został on stworzony, albo może lepiej
dla odpowiedzi został on stworzony, czyli dla poznania Boga. Po to, żeby w końcu znaleźć tą odpowiedź na pytanie, skąd się wziąłem i dlaczego zostałem stworzony, skąd i dokąd, skąd przybywam i dokąd zmierzam. Ta zadziwiająca, fascynująca władza, która jest niepowtarzalna, jeśli chodzi o stworzenie materialne. Właśnie dlatego dla świętego Tomasza, święty Tomasz tak pięknie to formułuje, gdy mówi o człowieku, pięknie, choć właśnie lapidalnie, choć pięknie w swojej prostocie, animal racjonale, zwierzę rozumne. Tak pięknie to zestawia, niejako brutalnie zestawiając te dwa czynniki. I tym właśnie jesteśmy. I to nas charakteryzuje i w dużej mierze to sprawia, że właśnie trzeba w ten, a nie w inny sposób z nami wychowawczo pracować. To znaczy trochę jak ze zwierzęciem, a trochę jak z aniołem. I właśnie tak trzeba z człowiekiem pracować. Ale rozum. Ta władza, która ostatecznie ma otworzyć się, ma na swojego Stwórcę poznać tą przyczynę tego wszystkiego, wznieść się z tych przyczyn materialnych, z tego, co tutaj obserwuje i spojrzeć do Stwórcy. I właśnie ten rozum my mamy do tego doprowadzić, ten rozum naszych dzieci, w ten rozum mamy zasiać to ziarno poznania, mamy sprawę, zasiać tam ziarno, które przyniesie owoc. To jest tak piękny obraz, używany bardzo często przez ojca Woronieckiego, który jest mistrzem wychowania, jeśli chodzi o w ogóle, w zasadzie, jeśli chodzi o cały świat. Chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o nasze polskie podwórko, ale tu praktycznie nie ma lepszych na całym świecie, jeśli chodzi o zrozumienie tej pracy wychowawczej. A więc ojciec Woroniecki bardzo lubi używać tego porównania ziarno, które musi zostać zasiane. Ziarno wpada w glebę, na początku nie widać, żeby coś się zmieniało, na początku no po prostu jest gdzieś tam, tak, ale właśnie może długi czas leżeć i musi zostać przepracowane. To ziarno musi powoli się rozwinąć, najpierw wypuścić korzeń, to musi trwać i dopiero później ono przynosi jakiś owoc. Najpierw coś wyrasta, coś nowego pojawia się w tej duszy. Jakaś roślinka się pojawia, najpierw skromna, nieduża, rośnie, aby później wydać plon. I tak właśnie jest z prawdziwym poznaniem. I to jest nasze zadanie na punkcie, na poziomie rozumu. Właśnie zasiewać to ziarno, czyli zasiewać zrozumienie w ludzkie dusze. Nie o to chodzi, żeby wkładać jakieś takie klocki do ludzkiej pamięci, że to i to i to i to musi zostać zapamiętane. To czasami jest potrzebne w procesie nauczania jak najbardziej. Nie mam absolutnie nic przeciwko. Jest to zasadniczo rozwojowe, żeby coś zapamiętać. Natomiast celem rozwoju rozumu, celem edukacji nie jest to, żeby właśnie włożyć te klocki, tylko to, żeby zasiać pewne ziarna, żeby one mogły być przepracowane przez duszę, przepracowane później też przez późniejsze doświadczenia, przez przykłady, które się pojawią, przez inne poznania, przez inne bodźce. To wszystko musi na to ziarno wpłynąć, jak słońce i deszcz wpływa na ziarno, czy no powiedzmy stwarza pewne warunki do rozwoju dla tego ziarna. To wszystko musi trwać po to, aby to później mogło przynieść owoc, aby mogło zrodzić faktycznie nowe życie. Już o tym mówiłem chyba wielokrotnie tutaj, ale powiem po raz kolejny, bo myślę, że jest to bardzo istotne. Ojciec Woroniecki mówi o tym, że mamy w Polsce tendencję do tego, żeby cenić ludzi, którzy napisali jakieś książki, zwłaszcza o mądrych tytułach naukowych, no to już w ogóle, tak, to się wydaje, że człowiek jest takim naukowcem, jak książkę napisał. Ale on mówi o tym, że dużo bardziej powinniśmy cenić tych, którzy potrafią właśnie zasiać ziarno poznania w ludzki umysł. Oni być może właśnie nie otoczą się taką chwałą, bo nie pozostawią po sobie wiekopomnych dzieł, ale właśnie jeśli uda im się faktycznie coś zasiać w tą ludzką duszę, jeśli ona faktycznie zostanie odmieniona i później przyniesie owoc, to wtedy całą wieczność ten owoc będzie trwał. Ta dusza, która faktycznie profitowała, która zyskała, która się rozwinęła, przez całą wieczność będzie głosiła tą chwałę Bożą, ale również będzie chwaliła tego, który w jakiś sposób się do tego przyczynił, tego, który zasiał to ziarno w duszę tego człowieka. I słusznie zauważa on, że to jest rzecz dużo większa, dużo piękniejsza, jeśli właśnie potrafimy to ziarno w duszę człowieka zasiać. Rzecz wcale nie jest prosta. Człowiek dzisiaj jest przebodźcowany, otrzymuje bardzo dużo, bardzo wyraźnych bodźców. Wspomniałem o tym w poprzedniej nauce, że ten świat
chcąc człowieka wykorzystać, co jest zrozumiałe w kontekście grzechu pierworodnego, to znaczy ludzie mają, my bardzo często sami mamy jakieś niskie pobudki, inni ludzie też mają niskie pobudki, często chcą wykorzystać drugiego człowieka, no i łatwo jest go wykorzystać wtedy, gdy gra się na jakichś silnych emocjach, na tych bardzo przyjemnych albo na tych bardzo nieprzyjemnych, czyli z jednej strony pożądliwości, z drugiej strony jakiś strach. Świat bardzo chętnie może na tym grać, bo bardzo łatwo może takiego człowieka wykorzystać. Rozwój przede wszystkim psychologii pokazał temu człowiekowi, w jaki sposób człowiekowi doświadczyć bardzo mocne, bardzo przemawiające do niego bodźce, jak dostarczyć je szybko, w dużej ilości. I niestety to jest faktycznie robione, to się dzieje na naszych oczach, to dotyczy i nas, i dusz tych wszystkich dzieci, które zostały nam powierzone. To znaczy nieustannie jesteśmy bombardowani tym mnóstwem bodźców, informacji, które mają zadziałać właśnie nie na rozum. To nie są ziarna, które są zasiewane w rozum. To są bodźce, które mają zadziałać na zmysły i sprawić, że człowiek właśnie coś zrobi, coś kupi, coś obejrzy po to, żeby ktoś tam miał z tego jakiś zysk. Ale nie po to, żeby ten człowiek naprawdę się rozwinął. I oczywiście każdy chce jak najwięcej dla siebie, więc tych bodźców ten świat wysyła bardzo, bardzo, bardzo dużo. I teraz istnieje ogromne ryzyko, że człowiek właśnie w obliczu tych wszystkich bodźców, które otrzymuje, nie ma już siły, żeby faktycznie szukać poznania. Że nie ma już chęci, siły do tego, żeby patrząc na ten świat wyciągać ogólne wnioski, bo to jednak wymaga pewnego wysiłku, żeby rozumieć związki przyczynowo-skutkowe, żeby wyciągać wnioski, zadawać pytania i ostatecznie wznieść ten rozum do samego Stwórcy, zadać to pytanie ostateczne, po co to wszystko i skąd to wszystko i dlaczego to wszystko. I to jest wielkie zagrożenie tego przebodźcowania. I to dotyczy zarówno nas, jak i naszych dzieci. Co mamy zrobić? Przede wszystkim musimy zacząć od nas samych. Musimy sami dopilnować tego, żebyśmy my bronili się przed tym przebodźcowaniem, żebyśmy my potrafili dawkować sobie rzeczy, które są przyjemne albo które są przerażające, bo jedno i drugie właśnie może doprowadzić do takiego przebodźcowania, potrafili używać naszego rozumu, potrafili zadawać te podstawowe pytania skąd, po co i dlaczego. Więc z jednej strony ograniczenie, tutaj internet jest rzeczą, jest głównym środkiem tego przebodźcowania, przede wszystkim za pomocą tych wszędobylskich urządzeń, czyli przede wszystkim bardziej jeszcze za pomocą smartfonów niż za pomocą komputera, no bo przecież ten smartfon jest wszędzie. Cały czas go człowiek przy sobie ma i w każde wyciągnięcie ręki od razu jest mnóstwo bodźców, mnóstwo informacji, mnóstwo zmysłowych doznań takich czy innych. To już ich typ jest drugorzędny. Chodzi o to, że to zaśmieca rozum, wchłania tą duszę, sprawia, że dusza klei się do tych rzeczy materialnych. I więc my, jeśli chcemy zasiewać to ziarno, jeśli chcemy rozpalać rozum, to musimy sami mieć ten płonący rozum, musimy sami rozpalić nasz rozum tą prawdą, musimy sami najpierw ograniczyć dostęp tych bodźców, które napadają na nas z zewnątrz po to, żeby nasz mózg dopaminą zalać albo przerażenie w nim wzbudzić. Sami musimy najpierw sobie te granice postawić i bez tego się praktycznie nie da. I dwa, sami musimy zwrócić nasze spojrzenie właśnie na rzeczywistość, na to, co jest, co nas otacza, przede wszystkim w kontekście naszych przedmiotów, przede wszystkim w kontekście tego, co później tym dzieciom mamy przekazać. Tak, żeby nie tylko powtarzać co roku po prostu ten sam materiał, musi być to zapamiętane, to zrobione i to, i później staje się człowiek łatwo takim robotem, które przekazuje, tutaj sprawdza, tutaj weryfikuje i samo to ma tam jakąś swoją wartość, bo czegoś mimo wszystko człowiek zostanie nauczony, ale właśnie czegoś. Ale czy ten umysł faktycznie zostanie zapalony miłością do prawdy? Czy tam faktycznie zostaną zasiane te ziarna, które przyniosą jakiś dobry owoc? Czy może raczej będą to tylko kolejne bodźce obok właśnie tych wszystkich innych, znacznie bardziej interesujących, takie właśnie dosyć nudne bodźce, które trzeba przyjąć, coś tam zapamiętać, jakoś tam napisać i później o tym wszystkim już zapomnieć. A więc my sami musimy nauczyć się zadawać pytania. Przede wszystkim w kontekście naszych przedmiotów, w kontekście tego, czym się zajmujemy.
Dlaczego tak jest? Dlaczego człowiek działa w ten, a nie w inny sposób? I to dotyczy dosłownie każdego elementu rzeczywistości. Począwszy od samego ludzkiego ciała. Dlaczego te mięśnie działają w ten sposób, a nie w inny? Dlaczego geopolityka kieruje się takimi zasadami, a nie innymi? Dlaczego materia działa w ten, a nie w inny sposób? Dlaczego cząsteczki ruszają się w ten, a nie w inny sposób? Dlaczego matematyka kieruje się takimi zasadami, a nie innymi? Skąd w ogóle znamy te wszystkie zasady? Dlaczego? To pytanie dziecka, dlaczego? To pytanie jest pytaniem świeżego umysłu. To nie jest pytanie naiwnego umysłu, to jest pytanie świeżego umysłu, który jeszcze właśnie nie dostał zbyt wielu bodźców, który właśnie jest... Dopiero co budzi się w nim ta umiejętność poznania i ten rozum chce poznawać, ma to pierwotne, tak słuszne, tak piękne pragnienie, żeby poznać przyczynę. I my szukajmy poznania przyczyn. Poznania przyczyn przede wszystkim właśnie w tym, co nas dotyczy, tak żebyśmy potrafili pokazać też naszym uczniom, co jest zadziwiające w tym, czego się uczymy. Bo zadziwienie jest początkiem filozofii, mówili już starożytni. Człowiekowi trzeba pokazać, że jest w tym naszym, że to nasze stworzenie jest dziwne. Tolkien, który był, no jest głównym, no można powiedzieć, ojcem całej współczesnej fantastyki, choć wcale by tego pewnie nie chciał, on całą tą swoją sprawę, całe to swoje działanie, całą pracę poświęconą fantastyce argumentował, uzasadnił w ten sposób, że robię to po to, żeby pokazać, jak rzeczywistość jest piękna. To może się wydawać dziwne, no bo pisze rzeczy właśnie o nierzeczywistym świecie, po to, żeby pokazać, że rzeczywistość jest piękna, a to jest proste, przez kontrast. Człowiek się przyzwyczaja i jak nagle zobaczy coś, co nie pasuje do otoczenia, to docenia coś innego. Człowiek, który by żył cały czas w ciemnym pomieszczeniu, przyzwyczaiłby się do tej ciemności, tak, i by sobie w niej spokojnie żył, nie dziwiłaby ta ciemność. Bo gdy pojawi się tam jakieś światło, to i jedno go może zadziwić, i drugie. I to światło doprowadzi do poznania, lepszego poznania zarówno tego samych barw i tego światła, jak i do poznania samej ciemności. To kontrast sprawia, że rzeczy stają się dla nas czy bardziej czytelne, czy kontrast pomaga nam zrozumieć rzeczywistości. I on mówi, że cała ta jego praca jest po to, żeby pokazać, jak wielka jest rzeczywistość. I mówi o tym, że po to już starożytni mówili o pół człowieku i pół koniu, żeby pokazać, jak bardzo dziwną istotą jest człowiek, który nie jest, tak, człowiek, który, jak bardzo dziwnymi istotami, przepraszam, jest i człowiek, i koń, które dopiero wtedy właśnie, gdy, znaczy nie tylko dopiero wtedy, może to się odbywać inaczej, ale może to pomóc do tego, żeby dostrzec, jak bardzo dziwna jest nasza rzeczywistość, żeby zadziwić się, bo człowiek, który dziwi się temu, co dostrzega, co poznaje, ten człowiek właśnie zaczyna szukać odpowiedzi na pytania. I my teraz, gdy przystępujemy do nauczania naszych dzieci, to spróbujmy właśnie się zadziwić. Spróbujmy zadawać te pytania, dlaczego tak jest. Próbujmy badać te nasze przedmioty lepiej. Nie tylko w kontekście większej ilości informacji, ale w kontekście pytań. Dlaczego tak się dzieje? Skąd to się wzięło? Dlaczego to widzimy w ten sposób, a nie w inny? Jak to się stało, że do tego doszliśmy? Dlaczego takie prawa, a nie inne rządzą całym tym stworzeniem? Dlaczego nie jest inaczej? Dlaczego jest dokładnie tak, a nie zupełnie inaczej? Te pytania, i one są fascynujące. Gdy człowiekowi można pokazać cały ciąg przyczynowo-skutkowy, to jest fascynujące i to ma szansę obudzić tą zdrową chęć, to zdrowe pragnienie, żeby zadać na nowo to pytanie, dlaczego? Dlaczego? I powoli dochodzić do tej ostatecznej przyczyny. A więc rzecz, o której mówię, jest w zasadzie bardzo prosta. Jest to rodzaj rozwoju nawet można powiedzieć zawodowego, konkretnie w naszych dziedzinach, ale nie tylko pod względem ilości informacji, ale pod względem właśnie zrozumienia, pod względem zadawania tych najbardziej podstawowych pytań, zadziwienia się na nowo tym tematem po to, żebyśmy mogli wskazać, co w nim jest faktycznie pięknego, szokującego, zadziwiającego, po to, żebyśmy mogli właśnie zasiać te ziarna. Bo gdy człowiek się dziwi, wtedy szuka tej odpowiedzi, wtedy może się uda właśnie zasiać jakieś ziarno. Człowiek zacznie zadawać sobie pytania, myśleć o tym, może właśnie doprowadzi go to ostatecznie, może
drobne takie rzeczy doprowadzą tego człowieka ostatecznie do tego, żeby zadał te najważniejsze pytania i może pomogą w tym, żeby znalazł te najważniejsze odpowiedzi w swoim życiu. O rozwoju naszej woli powiemy sobie w następnej nauce. Teraz, gdy za parę chwil uklękniemy w trakcie wystawienia Najświętszego Sakramentu, to prośmy Pana Jezusa znowu o te oczy, które widzą, o to, żebyśmy dostrzegli to piękno tej rzeczywistości, o to, żebyśmy dostrzegli, co jest w niej szokujące, o to, żebyśmy potrafili wzbudzać tą ciekawość, o to, żebyśmy potrafili zasiewać to ziarno, o to, żebyśmy potrafili pokazać naszym dzieciom, że prawda jest ciekawa i w zasadzie tylko prawda jest ciekawa, że rzeczywistość jest ciekawa, że to badanie tej rzeczywistości jest czymś pięknym i wspaniałym. I tutaj mamy w szkole w zasadzie tak wyjątkowe możliwości, żeby pomóc dzieciom odkrywać rzeczywistość. Bóg stworzył tą rzeczywistość i nasz rozum po to, żebyśmy my czytali w tej rzeczywistości i doszli do Niego. My tutaj mamy instytucję, która zajmuje się nieustannie poznawaniem rzeczywistości. Tylko że tak często w ogóle tego nie widzimy, tak często właśnie tak łatwo wpadło to w taką rutynę przekazanie jakiejś tam informacji, nuda i wracamy do naszych bodźców i my wracamy i dzieci wracają i nic z tego może nie być. A wszystko to jest po to, żeby ostatecznie Boga poznać. I teraz wykorzystując każdą tą godzinę lekcyjną do tego, żeby wgryźć się w to stworzenie, żeby je rozumieć, dlaczego, po co, jak. Starajmy się tym zarazić nasze dzieci, zarazić je tą ciekawością, zasiać te ziarna, tak żeby poznawały rzeczywistość codziennie, na każdej lekcji, chociaż po trochę, to naprawdę nie trzeba wiele. Jeśli dziecko się na lekcji zadziwi i się zaciekawi, to już więcej nie potrzeba, bo to znaczy, że już coś tam zostało zasiane, to znaczy, że już coś będzie pracowało, że może w końcu te pytania doprowadzą i właśnie jeśli na każdym przedmiocie, jeśli w każdej stronie te pytania powstaną, to tak łatwo mogą one doprowadzić do stwórcy tego wszystkiego, do źródła tego wszystkiego, do celu tego wszystkiego i tak naturalnie człowiek Boga poznaje. I dlatego ten wszelkie przejawy prób wciągnięcia człowieka w świat wirtualny są szalenie niebezpieczne, bo one odbierają człowiekowi raz możliwość poznawania rzeczywistości, dwa chęć poznawania rzeczywistości, bo ten świat wirtualny, w jakiejkolwiek formie by on nie był, on jest szybszy, łatwiejszy, lepszy, on jest skonstruowany tak, żeby właśnie zalać mózg dopaminą, żeby było przyjemnie, żeby było fajnie, żeby już nic więcej się nie chciało. I tak człowiek może całe swoje życie zmarnować, przegapić te najważniejsze pytania i najważniejsze odpowiedzi. My teraz chcemy w trakcie wystawienia prosić o to, żebyśmy właśnie mieli oczy, które widzą, żebyśmy sami potrafili się udziwić i potrafili prowadzić również naszych wychowanków do tego zdziwienia. Wystawienie za dosłownie kilka minut, znowu tyle, ile potrzebujemy, żeby się przygotować, a jesteśmy już prawie gotowi, więc naprawdę niedługo po wystawieniu będzie znowu dłuższa, jakaś może 15-minutowa przerwa i po przerwie już ostatnia nauka. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jest drabina do nieba, jest drabina do nieba.